Dzień dobry, w imieniu uczniów szkoły z charakterem. Witam pana Jerzego Nasierowskiego. Dobry wieczór panu. Dzień dobry panie dyrektorze. Z wielką radością odsłuchujemy przygotowanych przez pana tekstów dwóch autorów, Ludwika Heringa i Michała Głowińskiego. Są to teksty, które nawiązują do wydarzeń z wiosny, tragicznej wiosny 1943 roku, do ich historii wcześniejszej powstania getta warszawskiego, ale przede wszystkim zagłady getta warszawskiego i powstania w getcie warszawskim. Ja mam takie pytanie do pańskiego bogatego życia. Kiedy po raz pierwszy jako student czy jako uczeń spotkał się pan z historią Shoah, z historią zagłady? No dużo wcześniej niż jako student, panie dyrektorze, dlatego że ja nie wiem, czy nie wspominałem kiedyś w którejś z pana mini wykładów, tak jak ten dzisiejszy, chyba wspominałem, że ja byłem w getcie mając lat 10 z moją mamą, która wyciągała z getta swoją przyjaciółkę. Także ja wychowałem się w klimacie Shoah, Holokaustu, no tragedii żydowskiej. A gdyby spytać pana jako właśnie świadka, bo nie chciałem tak bezpośrednio tego zaczynać, żeby odwołać się, czy ma pan w pamięci swojego dzieciństwa właśnie obrazy związane z tragedią zagłady? O tak, tak. Takim najbardziej tragicznym momentem, który wbił mi się w pamięć, to jest, no, to był chyba właśnie 1943 rok. Ja mieszkałem z mamą w lecie w Świdrze pod Warszawą, w tej samej willi, gdzie myśmy wynajmowali mieszkanie. Wynajmowała, ale i ukrywała się pani Cukrowska. To była żona Stanisława Cukrowskiego, wydawcy, pan dyrektor na pewno wie, przedwojennego wydawcy takich, no raczej drukowych kryminałów, ale o bardzo takim dużym zasięgu. No i oczywiście ona udawała nie Żydówkę, była Żydówką. I byliśmy na spacerze, szliśmy przy torach kolejowych, a tam akurat leżały prawie zwłoki, można powiedzieć, żywe zwłoki Żydów, którzy wyskoczyli z pociągu, ale rozbili się czy o jakieś słupy te trakcyjne, czy może po prostu upadek spowodował jakieś uszkodzenie ciała. No i tam stał, prawda, policjant granatowy i oni czekali, leżąc, czekali na to, żeby ich zabrać na śmierć. I tego nigdy nie zapomnę, dlatego że właśnie pani Cukrowska i jej dwóch synów, bo to byli równolatkowie, myśmy się bawili razem, powiedziała do mojej mamy: chodźmy szybko, nic nie pomożemy. Oczywiście odeszliśmy, mama przecież wiedziała, kim jest pani Cukrowska, rozumiała to, że to było dla niej też zagrożenie, tym bardziej, że miała nawet dosyć cynickie rysy, a jej synowie Janulek i Jędrulek, jak nazywała ich, też. No to wspomnienie to mi się zwyryło w pamięć. To wydawnictwo Stanisława Cukrowskiego, męża pani, która była pana sąsiadką z młodości, ono jeszcze przetrwało po wojnie, próbowało w czasach komunistycznych wydawać książki. W 1946 roku wydało taką książkę, którą cenzura jakoś przepuściła, choć to była inna opowieść, niezwiązana z rzeczywistością polityczną, ale tytuł książki był znamienny, Czerwona rzeka. No, ja muszę powiedzieć, że i pani Cukrowska, i pan Cukrowski, i obydwaj synowie ocaleli, bo spotkaliśmy się po wyzwoleniu. Tak, nie wiedziałem o tej książce, nie wiedziałem, że jeszcze wydawnictwo było reaktywowane. Kiedy zaczął pan dla nas czytać lekturę Ludwika Heringa, bardzo taką powściągliwą, i zaraz porozmawiamy o osobie autora, to jako osobie, która swoim aktorskim talentem z nami się dzieli, i jak
się czytało Panu ten tekst i jakie obrazy ten tekst właśnie w pamięci Pana, osoby, która tamte czasy też pamięta, odtwarzał, jak się te klisze pamięci nakładały na ten scenariusz opowieści nam przybliżany. No ja bym powiedział, panie dyrektorze, jak straszny, ale bardzo realistyczny sen śniony na jawie. No uważam, że jest to doskonała proza. Śmiem twierdzić, że proza Borowskiego Tadeusza no może jest jeszcze bardziej taka ryjąca nasze odczucia. Ale niewątpliwie Hering był no ogromnie, śmiem twierdzić, tak banalne słowo użyję, przekonywujący bardzo. Losy Heringa związane są z dwójką takich pisarzy, których staram się w szkole przybliżać, pisarzy, malarzy, artystów, ludzi kultury, których nie da się jednym słowem określić. To jest Józef Czapski i Miron Białoszewski. I kiedy czytał Pan Heringa, czy gdzieś i przypominając sobie jego biografię, to jaka była takie wspomnienie, takie odniesienie właśnie do twórczości, czy do jakiegoś utworu, obrazu, wspomnienia tekstu Józefa Czapskiego i jakie było odniesienie do obrazu, teatru, wiersza, tekstu Mirona Białoszewskiego, tym bardziej, że z lekturą Mirona Białoszewskiego, czyli z pamiętnikiem z Powstania Warszawskiego, też dzięki Panu mieliśmy i mamy dalej w sieci, nasi słuchacze mogą ten tekst poznawać dzięki Panu. Panie dyrektorze, to Pan jest erudytą. Moja wiedza nie jest taka szeroka jak Pańska. Ja odbieram może dużo wężej. Oczywiście odbieram zresztą to nawet prymitywne, ale należy się przyznawać do siebie takiego, jakim się jest. Ja odbieram to na podstawie takich właśnie, jak to Pan wspomniał, moich wspomnień, jakichś zetknięć się, ale autentycznie zetknięć się. No, zetknąłem się z Białoszewskim osobiście, ale to było tylko zetknięcie, przywitanie, jakieś zdawkowe słowa tam na Tarczyńskiej, w tym pokoju, w którym tam ten teatr wystawiał, prawda, rzeczy, w których to tylko słyszałem, może czytałem, że jednak Hering, kto wie, czy nie miał dużo większego wkładu w to wszystko niż Białoszewski, prawda? No, to zostanie chyba taką tajemnicą, bo Hering był takim urodzonym artystą drugiego planu. On nigdy starał się nie stawać w pierwszym szeregu, ani nie chciał, żeby ten reflektor na niego tak za mocno świecił. Był bardzo tajemniczą, by można było powiedzieć, osobą. Tak jak te jego teksty, jeżeli pozostaniemy w takim razie przy samej lekturze, czy one zawierają jakąś taką tajemnicę, jak Pan je czytał? Niedopowiedzenie, takie właśnie... No to tak, tak. Dlatego, że właśnie oszczędność tej prozy, bo ona jest na pewno bardzo oszczędna, jednocześnie stwarza ogromną sugestywność. Prawda? Tak. Piesek szczeka. Tak, no, niech sobie poszczeka. Ubogata tak, naszą tak. rozmowę. Natomiast chciałem się spytać o coś takiego, tak jak Pan zwrócił uwagę na niezwykłą rzecz, na te szczegóły, to chciałem się Pana spytać, Pan jest warszawianinem i kocha Pan Warszawę i lubi Pan po niej spacerować, czy jakieś skojarzenia ma Pan z ulicą, przy filtrach, z tą zabudową Warszawy w kierunku Ochoty, tam gdzie są te no już w chwili obecnej słynne filtry i ulica Filtrowa? Panie dyrektorze, ja mieszkam na Ochocie i zresztą nieraz chodzę, nawet tak skręcam, nawet jeśli to nie jest celem mojego spaceru, na Tarczyńską. Ten dom już jest od
odremontowany. Wtedy był bardzo zniszczony. A jeżeli chodzi o Filtrową, no to też na Filtrowej mieszkała moja ciotka. Na Kaliskiej z kolei, to bardzo blisko placu Narutowicza, postawił piękny, modernistyczną kamienicę przed wojną. Mój stryj Leon Nasierowski, Franciszek Nasierowski. W domu, dokładnie w którym mieszkam, to nie jest moje mieszkanie, ja podmieszkuję, no ja mam tu wiadome kłopoty mieszkaniowe, ale w każdym razie w tym domu, gdzie koczuję, nazwijmy to tak, Franciszek Nasierowski pracował, bo to jest dom pod przedwojennym monopolu tytoniowym. Także nawet okna, te, gdzie tutaj właśnie, jak wspomniałem, koczuje, wychodzą na taki skwery, gdzie często nawet w rocznicę powstania są wywieszane takie tablice właśnie ze wspomnieniem Leona Nasierowskiego, bo w jego kamienicy tam jakiś sztab się wtedy powstańczy mieścił. Dom ten był taki raniony pociskiem, także był uszczuplony o jakąś tam część. Także no to wszystko budzi mój Zieleniak, mój Boże Zieleniak, który opisuje, i który zresztą czytałem o tym Zieleniaku, opisuje Hering. No tam są te takie jednopiętrowe pylony, jeśli to tak można przekornie nazwać, które upamiętniły tą rzeź, prawda, tą wiadomą, tą opisywaną, tą, która miała miejsce właśnie na tym słynnym Zieleniaku. Także wszystko tu budzi i moje wspomnienia, skojarzenia. No tak. No, tam też właśnie w domu na Filtrowej po raz ostatni Hering miał dostęp do czegoś, co zginęło, a co było jakby archiwum wcześniejszej twórczości Józefa Czapskiego. Ale chciałem się spytać o jeszcze jedno, bo Hering również pomagał ukrywać się w czasie wojny takiemu pisarzowi. I tu chciałem się spytać o pisarza, ale także z tą dziedziną, z którą pan jest związany, z filmem, z teatrem, z aktorstwem, też miał taki, nazwijmy to, delikatny związek. Chodzi o Adolfa Rudnickiego. Adolfa Rudnickiego, to ja, jak byłem młodym człowiekiem, to znałem. Znałem, nie znałem, duże słowo, ale chodziłem jako student szkoły aktorskiej na Miodowej. Chodziłem do pobliskiego klubu literatów, gdzie była stołówka, no i gdzie się wszyscy stołowali, spotykali. Także i tam też pamiętam, no jako studenciak kłaniałem się, nie wiem, może parę słów zamieniłem, wiedziałem, kim jest Adolf Rudnicki. No nie tylko Adolf Rudnicki, pamiętam Magdalenę Samozwanic na przykład, no z nią to częściej rozmawiałem, siedziałem przy stoliku tym samym Brandesowie. No cała ówczesna taka elita, może nawet elita też nie mówić, źle powiedziane, no taka grupa literatów, ludzi kultury nawet, może tak szerzej. Ale gdybyśmy, przepraszam, że przerwałem, ale nie chciałbym zgubić tej opowieści, ale gdybyśmy odskoczyli na chwilę od tych obrazów, które się w czytanych przez pana tekstach pojawią, a przeskoczyli właśnie do tej autorki, która dziś przez jednych jest już zupełnie zapomniana, inni dalej jej pióro i temperament podziwiają. Gdyby pan zechciał powiedzieć słów kilka o Magdalenie Samozwaniec? Była oczywiście złośliwie kąśliwa. Wtedy ona wyszła za mąż chyba po raz, nie wiem, czy drugi, czy kolejny. W każdym razie miała męża spoza, jakby to powiedzieć, środowiska tego, nie tylko pisarskiego, ale myślę w ogóle tak szerzej kulturalnego. I jak gdyby zależało jej, żeby jakoś był bardziej uważany. No ona była przecież kwintesencją i przedwojennych środowisk wszelakich, bo po ojcu, po Wojciechu Kosaku, po
Lilce Jasnorzeckiej, siostrze. No. Także no była pierwsze, co bym powiedział, co tak najmocniej utkwiło we mnie, to jej cięty język i złośliwość, ale bardzo taka przyjazna, zła się podchowana poza tym. Naprawdę to było to przedwojenne, dobre wychowanie. A sięgał pan do jej tekstów, które wtedy publikowała w Przekroju i w Szpilkach? A nie, no w ogóle ja czytałem Przekrój. To było pismo ogromnie kulturogenne. Ogromnie. No, mnie się wydaje, że Aile, czy ja dobrze wymawiam? No i każdy ma z tym kłopot, więc redaktor naczelny, powiedzmy. Marian, redaktor naczelny, Marian Aile. No on wychował właściwie no, przyszłe pokolenia, może i do dzisiejszych, bo ja przypuśćmy też jestem tym może już ostatnim pokoleniem, które jeszcze właśnie się na Przekroju, na Gałczyńskim, to się łączy jedno z drugim, bo przecież Gałczyński też Teatr Zielona Gęś, cudowny. A Hamlet, być albo nie być, o to jest pytanie. Lecz ktoś tam, wiesz, ktoś chodzi w kółko i Poloniusz, a ktoś tam, tak chciałem się pochwalić, że pamiętam, a mi się pomyliło. Lecz ktoś tam tego, to Tygrzyk Żółko, w każdym razie nawet, to, ach, to nie Hamlet, to Tygrzyk Żółko. No to był Krysiutka w Teatrze Zielona Gęś Gałczyńskiego. No zawstydziłem się, że tak powiedziałem. Ale to... no jestem wychowankiem Ailego. Kiedy pan mówił o Magdalenie Samozwaniec i wspomniał pan jeszcze jej siostrę Marię Pawlikowską-Jasnorzecką, to się pojawia jej książka Maria i Magda. Czytałem kiedyś. One były w takich wiecznej opozycji, no siostry często są niezbyt takie zgadzające się, oczywiście lojalne, no Jasnorzecka przecież właściwie potem już nie było i w Polsce była, prawda, umarła w tym, nie wiem, gdzieś pod Liverpoolem, czy gdzie, pan dyrektor pewnie lepiej wie, ale gdzieś w jakiejś takiej prowincjonalnej. Ja powiem szczerze, że nie wiem, ale mogę, jak każdy z nas, mogę poszukać. W każdym bądź razie chciałem się tutaj spytać o tą drugą część pańskiej opowieści, bo te teksty Magdaleny Samozwaniec, wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeckiej, to jest taki element tego spokoju. A jest taka literatura, która łączy ten, jakby, czy krytyka literacka tego autora łączy te czasy spokoju z tymi czasami niespokojnymi. Jest to autor Czarny Sezon, jest to Michał Głowiński, ale to jest też autor książki o nowomowie, o tym, jak język, jak propaganda może zmieniać, i wydawałoby się, że ta nowomowa to już jest za nami, ale my się z tą nowomową cały czas spotkamy. I tu chciałem się, bo pańskie życie jest bardzo, bardzo długie, i pan tu też odwoływał się do tego języka, właśnie w przypadku Magdaleny Samozwaniec, w przypadku sposobu redagowania Przekroju. Jak ta nowomowa także nas zmieniła, bo pan jest świadkiem tych zmian w języku jako artysta, jako aktor, ale także jako no, wieloletni świadek tego życia kulturalnego, społecznego. No chyba ogromnie, po prostu to już jest zupełnie inny język, ale myślę, że to nie tylko w tym, że jakieś słowa zanikły, wyeliminowano je w potocznym języku, jakieś przybyły zupełnie kiedyś nieznane i tak dalej, ale mi się wydaje, że jeszcze oprócz tego jest melodyka języka. Ja się łapię, znaczy ja jestem złapany raczej, chciałem powiedzieć, na tym, że nieraz ktoś do mnie mówi, ojej, jak pan przedwojennie mówi. A gdybym, przepraszam, a co to znaczy, po czym właśnie można rozpoznać to, że ktoś pana obdarzył tym komplementem? To nie wiem, czy to jest komplement, to raczej, ale... pamiętam, młode osoby, nawet tak na ulicy,
jak ktoś tam cię mówi, a gdzie tam dojść do czegoś, ja mówię, to się z tym spotyka. Ojej, jak pan inaczej mówi. Ale znaczy to polega. Zapytał pan? Tak, właśnie. Ja myślę, że na uprzejmość, że jednak dawniej obowiązywa, bez względu na to, okrucieństwo to jest coś podstawowe człowiekowi i pewnie ono niepewnie, na pewno miało miejsce, ale mimo wszystko właściwie nie da się ukryć, te takie inteligenckie bardziej sfery obowiązywała uprzejmość i życzliwość. Nawet jeśli ona nie była prawdziwa, to jednak w brzmieniu werbalnie była. A dzisiaj jest ta taka dosadność, ale taka nie zawsze miła. No i ja bym w tym widział różnicę. A kiedy poruszamy się w tym świecie literatury i przywołał pan siostrę Magdaleny Samozwaniec, to tam w jej życiu ważną rolę odgrywał, i tu chciałem taką kolejną jakby dygresję zarzucić, Stanisław Ignacy Witkiewicz, autor dramatów, pisarz, malarz, on ją też sportretował. I właśnie chciałem się spytać, kiedy tak błądzimy po tych meandrach literatury, kultury i to wyruszyliśmy z tych smutnych czasów związanych z wojną, to po wojnie Witkacy ma taki renesans, gdzieś on się pojawia, zaczyna powracać i w literaturze, i w malarstwie, i w sztuce. I chciałem się pana spytać, na swojej drodze artystycznej, jaką rolę ten niesforny duch Witkacego, czym dla pana on był i jaką rolę odegrał? Ja właściwie chętniej bym pana dyrektora zapytał, bo ja tak nie jestem mocny. Zapytał o to, co ja miałbym odpowiedzieć. No i tak niepewnie powiem, że chyba, nie wiem, chyba po 56 roku wraz z tym poluzowaniem chyba to dopiero jakoś Witkacy chyba najpierw teatralnie został reaktywowany. No. A gdybym się spytał bardziej konkretnie, czy pan w swoim życiu artystycznym spotkał się z jakimś tekstem dramatycznym, literackim? Nie, no oczywiście. To który z tych tekstów, z którymi się Jerzy Nasierowski spotkał, a autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza, po tej możliwości bardzo takiego perspektywicznego spojrzenia na swoją na drogę artystyczną, które teksty albo które zdania gdzieś zostały? Panie dyrektorze, pan mnie przecenia, bo ja się w tej chwili naprawdę naprawdę się troszeczkę niespokojnie czuję, jak... No to uciekam, to nie będę. Nie, ale ja niech będę, bo ja dobrze, powinienem się czuć jako uczeni, chętnie to tak odbieram. No więc, Szewców pamiętam z inscenizacji, ale nie powiem chyba Świnarskiego, ale nie jestem pewien, nie, chyba nie ze Świnarskiego, może Dizankow, nie pamiętam. Ale oprócz tego książkę, tą potężną taką książkę, tylko znowu jakość, nie powiem dokładnie tytułu, ale to był duży foliał, może... Pożegnanie jesieni? Pożegnanie jesieni, no to film był Pożegnanie jesieni. No, ale też... Już mi pan przypomniał, Krediński nakręcił to, ale książka, która wyszła taka, mi się wydaje, że jego właśnie język, jego taki własny język, jego prześmiewczość, jego, to było po realizmie socjalistycznym, to było rzeczywiście porażające, odkrywcze i w ogóle odkrywcze było na pewno, bo on na bieżąco też szokował i też wniósł coś zupełnie nowego, prawda? Tak jak coś zupełnie nowego wniósł Michał Głowiński, kiedy wydał taką powieść bardzo osobistą, Kręgi obcości. I ta jego twórczość to
jest taka twórczość z jednej strony naukowa, badawcza, a z drugiej strony to jest taka retrospekcja właśnie przemijania czasu postrzeganego tak bardzo spokojnie, bardzo, bardzo prywatnie, bardzo indywidualnie. Czy kiedy nam Pan przybliża niektóre z fragmentów tekstów Michała Głowińskiego, to ten nastój do takiej prywatności, takiego szacunku dla indywidualnej wolności, on jest wyczuwalny? No tak, tak. Mnie się podoba w jego prozie, a w każdym razie w tej prozie, którą czytam, taka niepewność, taka nieoczywistość. On jest skromny. No właśnie, może właśnie dlatego, że słowo było dla niego czymś niezwykle ważnym dla jak to powiedzieć, panie dyrektorze, krytyka, naukowca. No on był, był filologiem, historykiem. Badaczem literatury. Tak, tak. A ja bym o nim coś jeszcze jedno powiedział. No, to słuchamy jak najbardziej. Niesłuchanie, a to nie odkrywcze, to pan wie przecież to, co powiem, że on najpierw ukrywał się jako Żyd, ale później całe lata ukrywał swoją homoseksualność. I on dopiero się, że tak powiem, odkrył bardzo późno. I to dla mnie jest takie wstrząsające, te dwa takie potępieńcze skrytości. No to chyba tak jak właśnie tytuł tej książki, te kręgi obcości, prawda? Tak, 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 tak. Chociaż tam on nie zaznacza tej swojej inwersji. Tam nie, tylko żydowską. Nie, tam w tym tekście kręgi obcości właśnie z 2010 roku po raz pierwszy ujawnił także swoją orientację. A kręgi obcości, rozumiem, tak. Bo to ja nie znam, po prostu nie znam. Ale właśnie kiedy mówimy o tych takich, o naszych lękach, o naszych strachach, co powoduje, że właśnie człowiek i pan tutaj jest świadkiem historii i aktorem, który czasami musi się wczuć w rolę osoby właśnie, która coś ukrywa coś, co stanowi jej podmiotowość, a z wielu powodów nie może tego ujawnić. Co powoduje takie nasze lęki i właśnie tą skrytość, o której pan powiedział? No chyba okrucieństwo otoczenia, które jest mniej lub bardziej okrutne, zależy o jaką inność chodzi, prawda? No najbardziej chyba te religijne inności budzą w ludziach no właśnie to okrucieństwo, co najmniej niechęć, bolesną niechęć. To chyba tak. Co, panie dyrektorze? Ja jestem zawsze ciekaw pańskiej opinii, bo pańska perspektywa życia jest nieprawdopodobnie bogatsza i większa niż moja. Ale... Tak, ale ja nie jestem erudytą. Ja przypadkowo i pobieżną mam. Ale to jak każdy z nas, a każdy by chciał mieć taką przypadkową i pobieżną wiedzę jak Jerzy Nasierowski. Więc sięgając do tej przypadkowości, to chciałbym właśnie się spytać o to, czym profesor Głowiński jako badacz literatury, jako krytyk literacki się zajmował najbardziej, sobie gdzieś notując, to były te zmiany językowe w czasach PRL-u, to zjawisko nowomowy. A pan, studiując, grając w teatrze, mając swoje różne życiowe przygody, które pan opisał w książce między innymi Zbrodnia i, pojawia się właśnie ta zmiana języka. I gdybyśmy to tak dla naszych słuchaczy najprościej podzielili, lata 40., 50., 60., 70., 80., to jak tą nowomowę, jak ten język zapamiętał Jerzy Nasierowski? Lata 40. Ja panu powiem właśnie przez to, że ja poszedłem do szkoły aktorskiej, a potem byłem aktorem, a w szkole aktorskiej, gdzie jeszcze wykładali no sami przedwojenni, ja byłem młody, ale oni już nie byli młodzi, więc całą przedwojenność nieśli no jeszcze wcześniejszą, prawda? Także przez to, że ja jednak operowałem tym językiem
no takim nieulicznym, znaczy nie w tym złym słowa tego ulicznym, w tym codziennym takim, jednak pięknym, no chyba tak, to wszystkie te naleciałości, no nie wiem, no ci brać na przykład pod nasze obecne rozpatrywania język wiechowski na przykład, no wiechowski, który zresztą jest w części wymyślony, on naprawdę tak to nigdy nie, ten proletariat, tak trochę należało to ślubem też proletariat, nie mówił tak jak Wiech, prawda, w tych swoich felietonach czy książkach obdarzał ich takim językiem. Ale nowomowa, no to była oczywiście to co innego, to był ten urzędowy język, który zresztą w części przetrwał. Podobno, to pan może coś lepiej wie o tym, że jakieś są wytyczne takie, że nie wolno już w pismach urzędowych tych takich właśnie nowomowowych zawiasów stosować, tylko należy prosto, tak jak logika i sens zdania nakazuje. Ale nie potrafiłbym, panie dyrektorze, jakoś tak rozłożyć na dziesięciolecia nawet. Myślę, że to się tak trochę bardziej łączyło. I że to trwałe było i podobne sobie. Ta nowomowa głównie właśnie świętowana, no wyśmiewana w skeczach, w jakichś tam komediach. No tak bym. Tak bardzo niewiele bym powiedział na ten temat, no ale uczciwie to tyle. Uczciwość jest jedną z najważniejszych cech. Ale ja akurat jako uczciwości z moim życiorysem nie za bardzo. No ale życie też jest pełne paradoksów. Tak, to prawda. To jeżeli zostawiamy ten język i zmierzając do końca naszej rozmowy, a dzisiejsza nasza rozmowa nawiązuje do tekstów, które pan nam przybliża, to są teksty Ludwika Heringa i Michała Głowińskiego, to musi się pojawić pytanie o te dwa teksty właśnie związane już, ono trochę tu padło, one są zakorzenione w Warszawie, to są dwaj twórcy związani z Warszawą. Pan już nam tutaj przybliżył i swoje rodzinne losy, swojej rodziny, która z Warszawą była związana, która budowała tam swoją egzystencję, pozostawiając po sobie pamiątki materialne i kulturalne. To gdy teraz nadciągają wakacje i gdybyśmy kogoś z naszych słuchaczy chcieli nam mówić do wakacyjnej, jedno, dwudniowej podróży po Warszawie, to Jerzy Nasierowski, gdyby wyznaczył szlak jednodniowej wycieczki spacerowej po Warszawie, to jak ona by biegła? No ja wiem, no niby obowiązkowe jest Stare Miasto, ale to szybko można w półtorej godziny oblecieć. Ja mam sentymenty do Pragi, ale sentyment właściwie nie lubię jej, nie podobała mi się ona, ale jest to resztką tej prawdziwości warszawskiej. Jeszcze w tych podwórkach zapyziałych, w tych oficynach, w tych właśnie, w tym zniszczeniu. Ale oczywiście, jeżeli ktoś chce zobaczyć przedwojenny modernizm, no to taką enklawą, taką jednorodną bardzo jest Ochota właśnie, dlatego że no, były pola kiedyś i na początku, nie wiem, pewnie w 20-tych latach, może w 10-tych, zaczęto tutaj dopiero właśnie budować i stąd w tym krótkim okresie czasu jeden styl królował, no i pozostał. Zostało to budowane, dużo było zniszczonych, ale odbudowane no w tym stylu, w tym zakresie, jakie to było wcześniej. No nie wiem, no na pewno ktoś... Ja lubię Pałac Kultury, muszę powiedzieć. Byłem też na Czubku, tam, prawda, oglądałem tam z tego tarasu. Także ja się nie wyśmiewam, mimo że sala kongresowa, która ciągle jeszcze nie jest wyremontowana, to już 10 czy 12 lat już trwa właśnie Markwota trwa remontowa, to tam nasz dom na Chmielnej ulicy stał.
został stworzony pod tą salę kongresową, pod Pałac Kultury. Także może nie powinienem tak jego sentymentu mieć, że to Pałacu Kultury, ale mam. Mam. I nie przeszkadza mi. No cóż, był imienia Stalina, no ale przestał. No i uważam, że jest... No a wieża Eiffla, panie dyrektorze, to co? Ona była kochana kiedyś, też pewnie chcieli ją zburzyć po tej światowej wystawie i uważali, że to paskudztwo. Czy mylę się? No nie, no tych takich, to co określiliśmy do dzisiaj, różnych paradoksów w życiu i osobistym, i kulturalnym, i społecznym jest bardzo wiele. Taka gra w przypadki, nikt nie przypuszczał, że wieża Eiffla będzie tak długo stała i właściwie będzie świadkiem dłuższym bądź krótszym już blisko 3 stuleci, prawda? 19 i 20 i 21 i stanie się czymś takim integralnym. Myślę, że tutaj w przypadku Pałacu Kultury to te emocje są zbyt duże w stosunku właśnie do tego, że coś może być świadkiem tych czasów, od których na szczęście żeśmy się wyzwolili, a które czasami pozostały w języku, o czym nam przypomina ją między innymi teksty Michała Głowińskiego. I to jest już moje ostatnie pytanie dzisiaj. Ono pozostaje właśnie z językiem. Czy jako aktor i jako pisarz pan musi pracować nad językiem? Jakie ćwiczenia są ubogacające, jeżeli użyć takiego słowa, dla mówcy? Ja bym nie potrafił na to tak, może po prostu tak bym powiedział. Wie pan, ja jeżeli piszę, lubię słowa krótkie, lubię słowa proste. Ja nie bardzo, nie lubię, wręcz nie lubię nawet używać tak zwanych słów obcych. Jakoś zawsze staram się mieścić w tych takich już obtoczonych, jak kamienie w strumieniu, tych obtoczonych przez czas, nie sfrancuziałych, nie zniemczałych, nie zruszczonych, ale prostych. I to by chyba tak skrótowo to na to odpowiedział. To dzisiaj używając, miejmy nadzieję, prostych i zrozumiałych słów w Śniadaniu z Mistrzem, gościliśmy Jerzego Nasierowskiego. Ale mistrz jest uczniem pana dyrektora, nie zapominajmy o tym. To tak, przez grzeczność. To jest właśnie ta, to jest właśnie ta kultura przedwojenna. Nie, w tym wypadku jestem naprawdę szczery. Naprawdę. Dziękujemy. Ale dziękuję ja panu dyrektorowi, że trochę naprawdę zyskałem. Nie światopoglądowo, ale tak no, merytorycznie. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan Jerzy Nasierowski. Dziękujemy za język, dziękujemy za wspomnienia i dziękujemy za czytane dla nas teksty.